Dajcie, moi drodzy, dzisiaj y, niespodzianka, temat bardzo ambitny, y, czyli psychologia szachów. Coś, co y, jest tematem rzeką, nie da się pra prawdopodobnie do tego y, tematu podejść kompleksowo. Ja sam nie jestem psychologiem, więc troszeczkę część z tych rzeczy, o których będę Wam opowiadał, y, no nawet nie, nie mam do końca autorytetu, żeby to, żeby to robić. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że jednak już przez te no, ponad 20 lat grania w szachy i też trenowania innych zawodników troszeczkę doświadczenia udało mi się nabrać i stwierdziłem, że to jest właśnie taki ciekawy temat, ambitny temat, który tak naprawdę no, nawet nie wiadomo jak do niego podejść. Jeżeli nie mamy osoby, która jest bardziej doświadczona koło nas, jeżeli nie mamy właśnie takiej osoby, która nam po prostu podpowie, jak sobie z niektórymi rzeczami radzić, to ta psychologia w szachach może mieć no zazwyczaj jednak negatywne, może mieć negatywny efekt na nasze granie, na naszą karierę szachową i właśnie z takimi tematami spróbuję dzisiaj troszeczkę powalczyć. Muszę też przyznać, że normalnie jak nagrywam filmiki, to oczywiście one przechodzą jakąś mniejszą albo większą obróbkę, żeby żeby jakkolwiek się na tym YouTubie prezentowały. To ten temat, filmik pod tytułem Psychologia szachów, prawdopodobnie pobije wszelkie rekordy, podejść do tematu. Także mam nadzieję, że przynajmniej części z Was te, ta, ta zawartość tego filmiku będzie odpowiadała, że, że może znajdziecie rzeczy, które Wam w praktyce pomogą. I jeżeli uda się przynajmniej tę jedną przysłowiową meduzę uratować, taką szachową, to, to naprawdę będzie to już dla mnie sukces. No ale zobaczymy. I dajcie na koniec znać w komentarzach, czy, czy taka, yy, taka treść też Wam odpowiada, czy jednak woli, wolicie po prostu jak opowiadam o szachach, bo to jest zdecydowanie coś, na czym znam się dużo lepiej, yy, a ja opowiadając o psychologii szachów, to jednak jest troszeczkę tutaj science fiction z szarlataństwem. Yy, ale nie przedłużając... Yy, Wybrałem sobie takich kilka tematów, które moim zdaniem mają chyba takie najbardziej istotne znaczenie dla, dla szachistów, praktyków na różnym tak naprawdę etapie zaawansowania, na różnym poziomie doświadczenia i też siły gry. Tak jak mówiłem, nie da się prawdopodobnie do tego tematu podejść tak kompleksowo czy wyczerpująco, więc po prostu podzielę się z Wami moimi przemyśleniami, z którymi właśnie miałem. Które miałem gdzieś tam, które mi się pojawiły w głowie jako zawodnikowi czy też jako trenerowi, i w niektórych kwestiach spróbuję podzielić się z wami też moimi takimi wskazówkami, czyli po prostu jak sobie w praktyce z tymi poszczególnymi kwestiami radzić. Pierwsza rzecz, którą się zajmiemy, to myślenie o wyniku. Myślenie o wyniku w dowolnej formie, czyli myślenie po prostu, co się zdarzy. Po partii, zanim ona się jeszcze rozpoczęła, albo w jej trakcie, to myślenie o wyniku zazwyczaj przybiera dwie formy, czyli co w wypadku powodzenia, co w wypadku niepowodzenia. Niepowodzenia, czyli po prostu porażki, zazwyczaj, chociaż czasami, jeżeli musimy partię wygrać, no to też remis będzie tym niepowodzeniem. No i z, dru z drugiej strony mamy taką no takie witanie się z gąską, tak, czyli nadmierna pewność siebie to jest zazwyczaj sytuacja właśnie, y, która też y, może mieć miejsce przed partią albo w trakcie, kiedy po prostu już myślimy, że tak, tu za chwilę partia będzie wygrana i zapominamy o tym, co się dzieje na szachownicy. To myślenie o wyniku przed partią i w jej trakcie jest, jak się pewnie już domyślacie, niezależnie od tego, jaka to jest forma tego myślenia o wyniku, y, czymś, co negatywnie wpływa na Nasze ruchy, na to, jak tak naprawdę my gramy, na jakość naszych partii. Z czego to wynika? W momencie, kiedy zaczynamy myśleć yy, o wyniku przed partią, czy też yy, w jej trakcie. Tak naprawdę odrywamy się od jedynej rzeczy, nad którą mamy jakąkolwiek kontrolę, czyli nad wykonywaniem kolejnego ruchu w partii, i po prostu próbowaniu pokonania, pokonania rywala. Bardzo często jak zaczynamy myśleć o wyniku, to po prostu tworzą nam się w głowie jakieś takie projekcje, zadajemy sobie różnego rodzaju pytania, na zasadzie, co się zdarzy jak na przykład przegram, albo ale będzie fajnie jak wygram, a w ogóle czasami to może się zdarzyć jeszcze tak, że. Parta się jeszcze nie skończyła, a my na przykład już sobie myślimy: O, jak wygram, to będę grał z tym i z tym. No to jest, jak się pewnie domyślacie, pierwszy krok do porażki, i niezależnie od tego, w jakiej formie to myślenie o wyniku ma miejsce czy nadmierna pewność siebie, czy z kolei taka, taki paraliżujący strach to po prostu negatywnie oddziałuje na naszą grę w szachy. Mój trener, właśnie kiedyś, mówił, trener klubowy, taki pierwszy, jedyny, właściwie też pełnoprawny, można powiedzieć, trener, z którym współpracowałem przez wiele lat, mówił, że myślenie o wyniku to jest pierwszy krok, tak naprawdę, do niepowodzenia. I jak tylko zdajemy sobie sprawę z tego, że zaczynamy myśleć o wyniku, to jest taka moja praktyczna porada, powinniśmy szybko usunąć te myśli z głowy. To nie jest takie proste w praktyce oczywiście, ale można, to, można spróbować przejąć nad tym kontrolę. Najprościej tak naprawdę jest szybko przestawić się na myślenie o tym, nad czym właśnie mamy kontrolę. Więc jeżeli siedzimy sobie przy szachownicy, to najczęściej po prostu lepiej się skupić na tym, co zagram w kolejnym ruchu, policzyć jakiś wariant, zastanowić się być może, co rywal może jeszcze zrobić, czyli po prostu skupić się na bardzo konkretnych rzeczach, wyznaczać sobie takie bardzo małe cele. Bo myślenie o wyniku zazwyczaj prowadzi do tego, że my zaczynamy myśleć o wszystkim i te, te perspektywy, one tak naprawdę nie mają końca, bo zaczynamy sobie kreować wizje. Gdzie tak naprawdę jest pojawia się wiele zmiennych, nie mamy żadnej, żadnego wpływu na to, co się będzie działo, nie mamy wpływu na część wydarzeń, a jeżeli myślimy o szachownicy, o konkretnym ruchu, o konkretnym wariancie, czy też o tym, co chce zrobić przeciwnik, o tym, jaka jest właśnie sytuacja na szachownicy, ile mamy czasu i tak dalej, no to jeżeli nie myślimy o takich konkretnych rzeczach, to po prostu wpadamy w studnie bez dna. Ja sobie lubię myśleć o, yy, o tym sposobie na radzenie sobie z myśleniem o wyniku. Yy... Trochę na tej zasadzie jak kiedyś skakał Adam Małysz, czyli po prostu oddać dwa równe skoki. Myślimy tylko o kolejnym ruchu. Partia szachów to jest po prostu seria ruchów, którą musimy wykonać. Jeżeli wykonamy wszystkie, jak najlepiej się tylko będzie dało, no to prawdopodobnie osiągniemy bardzo dobry efekt. A jeżeli nawet nie, no to musimy sobie też z taką, z wynikiem naszej partii umieć poradzić. Porażka w szachach to jest no, tak naprawdę nieodłączny element gry. To jest w ogóle w sporcie nieodłączny. Jego element i z porażkami trzeba sobie po prostu umieć radzić. Szachy, jako jeden ze sportów, są na tyle piękne, że zawsze jest ktoś od nas lepszy i zawsze będzie ktoś słabszy, zawsze będzie ktoś, kto. Danego dnia ma słabszy dzień, zawsze będzie ktoś, kto w danym przypadku będzie w jakiejś wybitnej formie. Nawet Magnus Carlsen, czyli człowiek, który statystycznie wygrywa w szachy najczęściej, też miewa gorsze dni, też przegrywa partię i on też sobie musi z tym poradzić, mimo tego, że wszyscy oczekują, że będzie wygrywał. Możecie sobie pewnie wyobrazić, jak ogromna presja ciąży na Norwegu i właśnie umiejętnością dużą jest to, żeby sobie z tą po prostu presją radzić. A najprostszym moim zdaniem rozwiązaniem jest właśnie to, żeby myśleć, tylko, nad tymi, tylko o tych rzeczach, nad którymi mamy kontrolę. Przed partią możemy sobie myśleć na przykład o tym, jaki debiut zagramy. Możemy sobie myśleć właśnie w trakcie partii, jakie ruchy będziemy wykonywać, liczyć warianty, myśleć o planach itd. itd. Jeżeli nie jesteśmy w stanie o tym myśleć, to być może warto sobie czasami w przypadku partii, takich partii na żywo wstać od stołu, pójść, nie wiem, do łazienki, wyczyścić umysł, skupić się na małych rzeczach, na przykład na tym, żeby się dotlenić, żeby sobie żeby, że, że trzeba się nawadniać. Warto sobie tworzyć takie małe rytuały, które nam po, potem pomagają właśnie w zarządzaniu takimi sytuacjami, jakieś ćwiczenia oddechowe to, żeby się dobrze nawadniać. Ja właśnie z takich rzeczy bardzo często korzystałem, i muszę powiedzieć, że one naprawdę robią świetną robotę. Czasami po prostu one pozwalają na oczyszczenie umysłu z takich negatywnych myśli. Jak tylko się, się zorientujemy, że one się pojawiają, to warto właśnie spróbować takich sztuczek absolutnie legalnych. Strach przed porażką. Może mieć też skutki oczywiście po partii, no i to radzenie sobie z porażką e, też może właśnie prowadzić do tych sytuacji pod tytułem, e, co ludzie powiedzą, e, zaraz mnie będą oceniać. A to rodzice, a to znajomi, trener, i tak dalej, i tak e, dalej. Ja zawsze próbuję, jak tylko pojawiają się takie myśli u mnie w głowie, e, no to albo u moich zawodników, nawet być może części u moich zawodników, próbuję ich przekonać tak, tak naprawdę, że ważne jest to żeby po partii móc po prostu wyjść z podniesioną głową i powiedzieć dałem z siebie wszystko. Czasami jest tak, że po prostu rywal jest lepszy i to nie mówię, że rywal jest zawsze, lepszy w ogóle, że jest lepszym szachistą albo w ogóle co najgorsze pomyśleć sobie, że jest lepszym człowiekiem i że jest w ogóle po prostu super, a ja to jestem fatalny. Gramy w szachy w danych okolicznościach, w danego dnia i te okoliczności mogą być różne. Tak jak w każdym innym sporcie, danego dnia w danej partii ten przeciwnik był lepszy, i tak naprawdę no, trzeba się z tym pogodzić i po prostu odbić się w kolejnej partii. Najlepszym takim wynikiem porażki jest po prostu sportowa złość i chęć odbicia się w kolejnej rundzie i po prostu próba zmazania tego takiego negatywnego uczucia, które pojawia się, będzie się pojawiało i to jest absolutnie normalne. W szachach to jest, to jest bardzo typowe, że jak tylko uda nam się coś wygrać, uda nam się fajna partia, no to po prostu jesteśmy niezniszczalni, nikt nas nie pokona, po prostu wszystkie problemy schodzą na drugi plan. Natomiast jak przegramy, jak zagramy słabą partię, to właśnie mamy taką tendencję do, do myślenia o tym, o jaki to jestem słaby, nic nie potrafię i tak dalej. Prawdą nie jest to, że jest ani skrajnie źle, ani skrajnie dobrze, prawda jest gdzieś tam prawdopodobnie po środku, natomiast... Warto pamiętać o tym, że, że, że właśnie porażka jest takim elementem sportu i elementem szachów, i po prostu się do nich przyzwyczajać. Żeby zostać mistrzem, trzeba te kilkaset partii przegrać, więc każda partia przegrana również przybliża, przybliża nas do tego mistrzostwa. I najważniejsze jest to, żeby umieć po prostu z porażek wyciągać wnioski. Więc jeżeli porażka jest okazją dla nas, żeby się czegoś nauczyć, jeżeli potraktujemy porażkę jako okazję do tego, żeby być po prostu lepszym zawodnikiem, to ta porażka będzie miała nawet sens. Być może taka porażka będzie wręcz inwestycją i pomoże nam yy, nauczyć się właśnie czegoś nowego, być po prostu lepszym zawodnikiem, poprawić pewne umiejętności. Jeżeli tak będziemy podchodzić do porażek, to nie będą one dla nas stanowiły żadnego problemu, więc warto po prostu te porażki analizować. I, i mieć pełną świadomość tego po prostu, że no bycie coraz lepszym szachistą to jest proces, to nie jest tak, że potrenuję sobie kilka godzin w tygodniu i, i już mogę oczekiwać jakichś nie wiadomo jakich wyników. Czasami to trwa, czasami ten progres przychodzi szybciej, czasami wolniej, natomiast trzeba być właśnie tego świadomym. Kolejna kwestia to jest myślenie o rankingu. Myślenie o rankingu albo myślenie o tym, z kim ja gram, czyli po prostu myślenie o przeciwniku. To jest może taka bardziej generalna kategoria, i w ramach tego myślenia o przeciwniku możemy właśnie rozróżnić takie sytuacje, również na które nie mamy żadnego wpływu, czyli po prostu to, że gramy z kimś słabszym, to, że gramy z kimś lepszym, to, że gramy z kimś starszym albo z młodszym, z dziewczyną, z chłopakiem. Właśnie te sytuacje będą się pojawiały praktycznie zawsze. W każdej partii możemy mieć jakieś takie wątki poboczne, które no, tworzą oczywiście klimat partii, natomiast nie powinny mieć wpływu na to, jakie my podejmujemy decyzje przy szachownicy. Zawsze staram się mówić, że nasze, na nasze decyzje przy szachownicy powinno mieć tylko. Wpływ powinno mieć tylko to, co stoi na szachownicy. Czyli po prostu yy, musimy sobie wyobrazić, że my nie gramy z przeciwnikiem, tylko my gramy z pozycją, przeciwko pozycji, przeciwko pewnemu ustawieniu figur, a tak naprawdę kto siedzi po drugiej stronie szachownicy nie ma żadnego znaczenia, czy to jest dziecko, czy to jest dorosły, dziadek, babcia, e, piękna dziewczyna, czy po prostu wymarzony chłopak, albo kolega z klubu, z którym graliśmy już setki razy i tak naprawdę nie mamy przed sobą żadnych tajemnic. E, jeżeli tylko będziemy właśnie próbowali dostosowywać to, co robimy na szachownicy do tego, jak gra przeciwnik, to znowu nasze decyzje nie będą optymalne, bo może być tak, że Będziemy na przykład chcieli uniknąć pewnego typu pozycji, będziemy być może grając z dzieckiem, myśleli o tym właśnie, że obok stoi rodzic, albo co się zdarzy, jeżeli mnie takie małe dziecko, ten sześciolatek, ten jeżeli mnie pokona takiego starego chłopa, który po prostu w życiu przeżył już wszystko. No, właśnie takie myślenie też prowadzi do tego, że tych decyzji nie podejmujemy dobrych. I każdego przeciwnika moim zdaniem trzeba po prostu traktować tak samo, z takim samym szacunkiem i z takim samym po prostu podejściem do partii. Tak? Każdą partię powinniśmy chcieć wygrać, niezależnie od tego, kto, kto siedzi naprzeciwko. Jeżeli to jest dziecko i ogramy, no to dobrze dla tego dziecka, będzie miał kolejną lekcję. Im szybciej przegra kilka razy, tym może szybciej wyciągnie wnioski. A jeżeli nas to dziecko ograło, czy ten kolega z klubu, no to znaczy, że w tej konkretnej partii byli po prostu lepsi, i to tylko świadczy o tym, że w kolejnej partii trzeba dać siebie więcej, trzeba dać siebie wszystko przeanalizować porażkę. No i tyle. Tak naprawdę. To są właśnie kolejne rzeczy, które nie są związane z szachami, więc jeżeli znowu pojawiają się takie myśli, a ja gram z tym, a ja gram z nie wiem powiedzmy mam czwartą kategorię gram z dwójką i zaraz tutaj zaczynam myśleć o nie o nie na pewno dostanę strogi lanie i i yy, no tak naprawdę zaczynamy się bać przeciwnika zanim w ogóle on wykona pierwszy ruch yy, jak się domyślacie to nie jest optymalna sytuacja jeżeli gramy z zawodnikiem silniejszym to jeszcze nie oznacza że on danego dnia będzie grał optymalnie to nie oznacza że on będzie miał dobry dzień może nas zlekceważyć, zawsze trzeba szukać swoich szans i z kolei jeżeli gramy z zawodnikiem słabszym no to też trzeba mieć na względzie to, że po pierwsze to może być osoba, która na przykład dopiero co progresuje i to, że ma niższy ranking nie oznacza, że w danym turnieju będzie grała słabsze ruchy. Ranking nie gra ranking oczywiście jest wyznacznikiem Siły gry, natomiast nie ma wpływu na to, jakie są decyzje podejmowane w trakcie danej partii. Statystycznie pewnie te decyzje będą podejmowane gorzej od zawodnika o wyższym rankingu, ale wiadomo, jak to bywa w sporcie. Gdyby nie to, że pojawiają się niespodzianki, gdyby nie to, że czasami te wyniki może są inne niż oczekiwane, no to tak naprawdę, po co mielibyśmy w ogóle ten sport uprawiać. Także nie patrzymy na ranking, nie myślimy o przeciwniku, gramy przeciwko pozycji na szachownicy. Jak to można osiągnąć, taki efekt takiego odizolowania od tego, co się dzieje właśnie wokół, tak naprawdę. Odizolowania od przeciwnika. Wszystko zależy od tego, czy gramy na takie zwykłej zwykłe szachownicy, jeżeli gramy po prostu na żywo, czy też gramy przez internet. Jeżeli gramy przez internet, sytuacja tak naprawdę jest dość prosta do osiągnięcia. W wielu tych wiodących portalach na przykład na czeskomie, czy na liczę się. Na czeskomie jestem, znaczy jestem pewien, że taka opcja jest, na liczesie się wydaje mi się, że też. Jest często opcja wyboru po prostu trybu pełno, pełnoekranowego. Po angielsku to jest tak zwany focus mode, w którym po prostu nie widzimy z kim gramy. Trenując ludzi, właśnie miałem takie sytuacje, kiedy oni, ci moi zawodnicy, właśnie albo bali się tych zawodników o wyższych rankingach i to miało wpływ na ich wyniki, a miałem też sytuacje, kiedy po prostu jedna zawodniczka. Nie lubiła przeciwników z pewnej określonej nacji. Po prostu, jak tylko widziała, że, że ktoś jest z innego kraju, bardzo konkretnego, no to, to zaczynała jakoś tak podejmować inne decyzje, co było zupełnie nieracjonalne, bo ci ludzie grali tak naprawdę tak samo jak cała reszta świata. Grali te same debiuty, grali tak samo źle czy tak samo dobrze, szczególnie na jej poziomie nie miało to absolutnie żadnego znaczenia. I właśnie takim ciekawym sposobem, ciekawym rozwiązaniem było włączenie tego trybu pełno, pełnoekranowego, yy, gdzie tak naprawdę widzimy tylko szachownicę i zegar. Nie widzimy yy, fed, z jaką federacją gramy, nie widzimy nawet niku tego. Tego naszego przeciwnika. Nie wiemy, jaki, jaki on ma ranking, więc tak naprawdę to idealnie obrazuje taką sytuację, gdzie mamy przed sobą tylko figury i musimy podejmować najlepsze decyzje, jakie jesteśmy w stanie podjąć w danym momencie. Jeżeli gramy natomiast partię taką na żywo, najczęściej turniejową, no to oczywiście. Sytuacja jest może nieco trudniejsza, ale też można po prostu spróbować zapanować nad, nad, nad taką sytuacją. Możemy po prostu spróbować się wyłączyć i skoncentrować. Ja bardzo często stosowałem najprostszą technikę, jaka istnieje, czyli po prostu pełne skupienie na szachownicy, zasłonięcie sobie perspektywy, po prostu usiądnięcie w, w taki sposób, gdzie ta część głowy była gdzieś tam zasłonięta i, i nie patrzyłem na, na to, co się dzieje po drugiej stronie deski. I zdawało to, to rezultat, tak naprawdę w pewnym momencie, już na pewnym poziomie zaawansowania już tak naprawdę nie, nie robiło to żadnej różnicy. Chociaż muszę przyznać, że no nie tak, wcale nie tak dawno już na tym etapie, gdzie tam, gdzie już byłem zawodnikiem utytułowanym, bardzo doświadczonym, był taki etap, kiedy miałem strach sceniczny, kompletnie nieracjonalny i akurat średnio mi się udało z tym, z tym poradzić, jak grałem z Lewonem Aronianem, w pierwszej rundzie na pierwszej szachownicy turnieju na Wyspie Man, to liczba takich głupich myśli pod tytułem jeszcze akurat, niestety, ale wtedy kilka osób postronnych właśnie za dużo zaczęło komentować na zasadzie takiej, wiesz co, być może to jest partia, którą w danym dniu będzie oglądała największa liczba ludzi na świecie i jak tylko tego typu rzeczy w, zaczęły mi wpadać do głowy, to rzeczywiście koncentracja nad, nad szachownicą była dużo trudniejsza i ostatecznie udało mi się to osiągnąć, ale, ale przez to straciłem, no, można powiedzieć, troszeczkę za dużo energii, za dużo czasu, aż, aż się tak, yy, można powiedzieć, po polsku, ogarnąłem i. No i koniec końców myślę, że tam nie rozegrałem zbyt dobrej partii. A żeby był lepszy, to wiadomo, było od początku do końca. Natomiast to była ta, jedna z tych sytuacji, kiedy po zakończonej partii nie mogłem powiedzieć tak, dałem z siebie wszystko, tylko wręcz właśnie byłem z siebie bardzo, bardzo niezadowolony. Więc próbujemy się wyłączyć, próbujemy myśleć tylko o tym, co się wydarzyło na szachownicy nad ostatnim ruchem. Nie myślimy o tym, kto jest rywalem, jaką ma kategorię. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo jeżeli zaczniemy myśleć o takich kwestiach, to my na pewno nie damy z siebie wszystkiego, a to jest podstawowy i najważniejszy warunek do osiągnięcia sukcesu. I ostatni temat, który chciałem poruszyć, to jest radzenie sobie z z sytuacją turniejową, albo z taką, powiedzmy, ostatnią naszą passą. Zazwyczaj mowa jest po prostu o serii porażek. Seria porażek to jest coś, co potrafi nawet największego kozaka, najbardziej pewnego zawodnika, czy, czy pewną zawodniczkę bardzo mocno zachwiać na nogach. Po prostu, o ile po jednej porażce ma, mamy możliwość gdzieś tam pomyślenia sobie, to było wkalkulowane, porażka jest oczywiście elementem gry, Odbije się w kolejnej partii, no to po drugiej, trzeciej partii już ta pewność siebie prawdopodobnie jest bardziej zachwiana i wtedy trzeba zrobić wszystko, żeby tę te, taką, no, ten poprzedni stan emocji w, w możliwie jak najszybszy i yy, najbardziej efektywny sposób przywrócić. Yy. Z jednej strony, jeżeli mamy właśnie taką sytuację najczęściej w turnieju, że przegrywamy partię za partią, to trzeba umieć sobie powrócić do takich myśli, moim zdaniem pozytywnych. Ja zazwyczaj robiłem to po prostu w ten sposób, że jeżeli grałem drugą, trzecią partię gorzej, to po prostu próbowałem sobie przypomnieć moje najlepsze momenty i zazwyczaj sobie przypominałem po prostu moje jakieś tam najfajniejsze partie, partie, gdzie wygrywałem z najwyżej notowanymi zawodnikami, i to naprawdę pomagało. To mi. Pomagało w ten sposób, że zaczynałem sobie myśleć, ja jednak potrafię grać w szachy, tylko po prostu no, w danym momencie gdzieś ten, ten, ta forma nie była idealna, no i wtedy trzeba też po prostu zacząć się ewentualnie zastanawiać, czy nie ma jakichś takich czynników, które gdzieś tam. W inny sposób nam nie pomagają, tak? czyli jakieś czynniki zewnętrzne, gdzieś tam może nasze myśli nie są skupione w 100%, w 100 na szachach, może jakieś takie kwestie po prostu braku wyspania. Tego typu rzeczy też mogą mieć wpływ na, na, nasze, na naszą grę. W przypadku, gdzie nie jesteśmy na turnieju, tylko po prostu mamy jakąś taką gorszą pasję, na przykład, bo gramy online i mamy porażkę za porażką. Czasami najprostszym rozwiązaniem jest po prostu powiedzenie sobie, to nie jest dzień na szachy i trzeba umieć to zaakceptować, że po prostu jednego dnia gramy lepiej, drugiego dnia gramy gorzej. W czynników może być mnóstwo, zupełnie szachowych albo zupełnie nieszachowych. Każdy z nas jest inny i często jest tak po prostu, że te, 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 te serie, te gorsze dni i lepsze dni po prostu będą nam się zdarzały w zależności od innych okoliczności. Ja na przykład sam po sobie widzę, że dużo lepiej gram w niektórych okresach, w, o innych porach roku, co jest bardzo ciekawe, ale już taka, tak zaobserwowałem, że tak rzeczywiście jest i to mi się powtarza od wielu lat. Zaobserwowałem, że lepiej gram o niektórych porach dnia. Więc warto się po prostu obserwować i jak tylko zobaczymy jakieś takie niepokojące symptomy, w stylu właśnie, że na przykład nie jesteśmy w stanie się w pełni skoncentrować na partii albo coś innego odrywa naszą uwagę od szachów, no to po prostu przerwać granie na dany dzień albo zrobić sobie krótką czy dłuższą przerwę. Jeżeli chcemy koniecznie dany dzień poświęcić na szachy, dany, dany czas poświęcić na szachy, to po prostu zrobić coś innego. Być może nie grać, być może potrenować, porobić zadania, przeanalizować te porażki. Potrenować debiuty, a może zmienić tempo gry, może po prostu zagrać coś szybszego, po prostu coś zmienić. Rutyna jest często tym, co nas po prostu jeszcze w takich sytuacjach dobija, i to też bywa gdzieś tam dodatkową trudnością. Także podsumowując, 3-4 takie najważniejsze kwestie takie absolutne podsumowanie nie myślimy o wyniku. Niezależnie od tego, czy to jest myślenie o porażce, czy o, o zwycięstwie, obie formy są bardzo negatywne. Staramy się myśleć po prostu małymi kroczkami do przodu. Liczy się kolejny ruch, kolejny wariant, co chce zrobić rywal. Jeżeli nie jesteśmy w stanie się nad tym skupić, no to szukamy jakichś takich małych rutyn, czyli jakieś ćwiczenia oddechowe, jakieś kwestie w stylu napić się wody. To taka zazwyczaj sytuacja turniejowa, chociaż bywa też to przydatne w graniu online. Nie myślimy o tym, z kim gramy, o przeciwniku. Jeżeli gramy online, można sobie włączyć tryb pełnoekranowy i nie widzimy wtedy niku rankingu. Jeżeli gramy na żywo, no to próbujemy się właśnie wyłączyć i myśleć tylko o tym, że gramy przeciwko konkretnej sytuacji na szachownicy i spróbujemy podjąć optymalne decyzje względem tego, co stoi na szachownicy, a nie względem tego, kto jest naszym przeciwnikiem. Jeżeli chodzi o radzenie sobie z wynikami, czyli zazwyczaj po prostu z seriami porażek, to warto po prostu, jeżeli taka pasa już trwa, próbować coś zmienić, próbować podbić swoje morale, próbować przypomnieć sobie te lepsze momenty. I jeszcze ostatnia rzecz, o której bym prawie zapomniał, to to, że czasami po takich dwóch, trzech porażkach dobrze partię jest po prostu zremisować, dobrze zagrać spokojniej, niekoniecznie może na siłę wygrywać, ponieważ próba wygrywania na siłę i takiego odbicia się od dna tego przysłowiowego zazwyczaj odnosi zupełnie odwrotny skutek, bo po prostu przeginamy, gramy znowu nieobiektywnie nie obiekt, podejmujemy nieobiektywnie najlepsze decyzje i to jest no tak naprawdę pierwszy krok do porażki długi wyszedł ten filmik, mam nadzieję, że mi to wybaczycie mam nadzieję znowu, że komuś przynajmniej tej jednej przysłowiowej meduzie uda się pomóc, a jeżeli nie, no to, to trudno. Dajcie znać, czy, czy też takie tematy Was interesują. Jeżeli nie, to wracamy do, do analizowania partii, do jakichś takich bardziej stricte szachowych tematów. Dzięki wielkie za cierpliwość, za wytrzymałość i za przebrnięcie. No mam nadzieję, że przez cały filmik.